Czy masz świadomość? Rozwiewanie wyborczych złudzeń nie musi oznaczać wyznawania spiskowej teorii dziejów. Nie musi też być obnażaniem cynizmu i pokazywaniem prawdziwego oblicza polityków zabiegających o poparcie mas za pomocą manipulacji. Ukryte mechanizmy nie muszą czemuś służyć. Mogą być niezamierzonym efektem naiwności ustawodawców, którzy, choć kierowali się szlachetnymi pobudkami, nie zauważyli, że wypuszczają z butelki gina, partykularyzmu i małostkowości. Ta książka powstała z przekonania, że nasze polityczne piekiełko jest wybrukowane właśnie takimi dobrymi chęciami. Rozwiązania o jasnych i czytelnych założeniach stworzyły ponury labirynt interesów, tych osobistych i tych instytucjonalnych. Każdy angażujący się w politykę, choćby sam był przepełniony idealizmem, wychodzi z tego labiryntu odmieniony. Rozdźwięk między oficjalnym obrazem polskich wyborów a rzeczywistością nie jest katastrofalny, lecz jest po prostu szkodliwy. Nie ma powodu, by się z nim godzić, na pewno zaś nie powinno się go ignorować. Jak w przypadku wielu przewlekłych, a niezbyt uciążliwych chorób, opisywane przypadłości mają uboczne skutki. Wpływają na kondycję oraz podatność na choroby innych organów. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Przeczytałem Państwu fragment książki profesora Jarosława Flisa pod tytułem Złudzenia wyboru, a dzisiaj autora Złudzeń wyboru gościmy w audycji Czy masz świadomość? Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, jakie są trzy najważniejsze wyborcze złudzenia obywateli? Najważniejsze złudzenie jest takie, że im się wydaje, że to w tej rywalizacji z punktu widzenia kandydatów najważniejszą rzeczą jest to, by wyrazić jakieś poglądy, zdobyć poparcie dla własnej partii i że ci kandydaci walczą przede wszystkim z innymi partiami. Tymczasem prawda jest taka, że kandydaci w trakcie kampanii przede wszystkim rywalizują ze swoimi kolegami z listy, że to są znacznie groźniejsi przeciwnicy. I w dodatku jest tak, że im bardziej ktoś jest o tym przekonany, tym ma większe szanse zwycięstwa. Natomiast tacy kandydaci, którzy by szli za tymi wyobrażeniami wyborców, to znaczy troszczyliby się przede wszystkim o to, żeby ta partia wygrała, no to oni raczej będą później tymi, którzy będą przegrani osobiście. To znaczy nie zdobędą mandatów i ta kampania nie skończy się dla nich sukcesem. I to jest jakby pierwszy podstawowy problem. Drugi problem wiąże się z tym, że każdy mieszkaniec, każdy obywatel może wybierać, wskazując partię, może jednocześnie wybierać pomiędzy jej kandydatami, że to jest pozytywne działanie, że to jest coś sensownego, że to jest pozytywna konkurencja. Okazuje się, że ta konkurencja jest niszcząca, ma właśnie taki skutek, jak to pierwsze złudzenie. I wreszcie trzecie złudzenie jest takie, że każdy kawałek Polski, który tylko sobie wymarzy, może liczyć na to, że będzie miał swojego posła. To każdy będzie miał swojego reprezentanta. Im bardziej jest oddalony od głównych ośrodków miejskich, im bardziej mu na tym zależy, tym bardziej mu się to obiecuje i tym mniejsza jest szansa na to, że to zostanie spełnione. To jest złudzenie, którym się karmi kampania wyborcza partii, które wystawiają swoich przedstawicieli handlowych w jak największej części kraju, wiedząc jednocześnie, że przytłaczająca większość z nich nie ma żadnych szans na mandat. Oni też część o tym wie, część nie ma tej świadomości, ale na pewno nikt tego nie pokazuje wyborcom. Nikt nie pokazuje wyborcom, startując z 23 miejsca jako jedyny kandydat z niedużej miejscowości, że on tak naprawdę nie ma szans i że głosy na niego oddane są głosami osobiście zmarnowanymi. To są takimi głosami, które nie mają wpływ na wynik wyborów. Po prostu wyrażają to, że mieszkańcy tego miasta woleliby tego kandydata, ale tak naprawdę nie za wiele z tego wynika. Poza tym, że partia jest zachęcana, żeby wystawić takich naganiaczy na swoich listach, żeby mieć ich jak najwięcej, żeby konkurować z innymi partiami o to, kto zdobędzie najwięcej takich dobrych naganiaczy, chociaż też oczywiście dalej idąc
głębiej w ten labirynt, to jest jeszcze bardziej skomplikowane, żeby oni byli dobrzy, ale nie za dobrzy, to znaczy by nie zagrażali dotychczasowym posłom i zaczynamy wchodzić w gąszcz różnych labiryntów, niuansów, ponurych zakamarków. No właśnie, a jakimi dobrymi chęciami jest wyprodukowane polityczne piekiełko w naszym państwie? Przede wszystkim właśnie tą potrzebą zapewnienia takiego pełnego wyboru, połączenia wyboru partyjnego, personalnego, zapewnienia reprezentacji terytorialnej, a w każdym razie nadziei na reprezentację terytorialną każdemu kawałkowi w kraju. No i to są oczywiście szlachetne idee, tylko one się ze sobą gryzą, to znaczy, że to mają skutki zupełnie inne niż się planuje i czasami no, albo jedno, albo drugie. No, to jest tak jak kiedyś w serialu Tak, panie ministrze, jak specjalista od PR-u pytał, czy premier chce występować w expose w czasie w okularach czy bez. No, on mówi, no ale jak co pan radzi? Mówi, no w okularach wygląda pan kompetentnie, a bez okularów szczerze. No mówi, a wolałbym, chciałbym połączyć obydwie te cechy, na co asystent mówi, to może monokl. No, wie pan, no akurat w monokl się nie wygląda ani kompetentnie, ani szczerze. I to czasami tak jest, że próba połączenia dwóch elementów nie prowadzi do takiego skutku, jaki by się chciało uzyskać. A czy jeszcze czymś jest wyprodukowane nasze polityczne piekiełko? No i dalej już tak leci, to znaczy to są te dalej są konsekwencje, to znaczy to jest generalne założenie, natomiast cały mechanizm polega na tym, że ta niby prosta zasada ma cały szereg konsekwencji bardzo skomplikowanych, które wymagają dużych wzorów. To trochę tak wygląda jak z psem goniącym rowerzystę, który gdzieś tam z boku próbuje dogonić tego rowerzystę. Wiadomo, że on ma pewną prostą zasadę, to znaczy ma nos wetknięty w rowerzystę i jak się rowerzysta przesuwa, to ten pies trochę skręca. On się porusza po bardzo skomplikowanej krzywej matematycznej. On na pewno nie rozumie, jaki tam jest wzór, po jakim to się da opisać bardzo dokładnie, jaki jest, po jakiej on się linii porusza. On jej nie zna. To on zna prostą zasadę i ta linia nie jest optymalna. Tak naprawdę oczywiście racjonalny na przykład człowiek goniąc rowerzystę wziąłby poprawkę. Policzyłby ile ma, jaka jest jego prędkość, jaka jest prędkość rowerzysty, tak mniej więcej skalkulował i starał się być po prostej, bo tak będzie najefektywniej po to, żeby gdzieś w którymś momencie jego kurs się przeciął z kursem rowerzysty. No ale tak czasami jest, no, że prosta reguła pod tytułem trzymamy nos skierowany na rowerzystę i biegniemy najszybciej jak się da, prowadzi do poruszania się po skomplikowanych krzywych. I tak samo też jest, tylko jeszcze bardziej skomplikowanie w naszych wyborach, gdzie te podstawowe reguły prowadzą do bardzo skomplikowanych układanek, rozgrywek, które zależą od charakteru okręgu wyborczego, od wielkości partii, od tego, czy to jest nowa partia, czy to jest stara partia, czy to jest partia demokratyczna, czy to jest partia taka, w której są silni liderzy regionalni, czy to jest taka, w której jest tylko jeden lider centralny, który jest mocny. Za każdym razem ta układanka, zabawa w układanie listy wygląda trochę inaczej. Inaczej wyglądają konsekwencje tego, co niesie ta zabawa, ale za każdym razem efekt jest mniej więcej podobny. To znaczy jest tak, że te tryby, machiny mielą naiwniaków, a wypychają do przodu cwaniaków. Mhm. A czy jeszcze jakieś uboczne skutki choroby systemu wyborczego pan może wymienić, których powinniśmy być świadomi jako obywatele? Tak, no część rzeczy jest bardzo pozytywna, znaczy o tym też to nie ma co tutaj robić czarnowictwa. Na przykład taka rzecz, która w tym momencie jest tematem wielkiej debaty, to znaczy temat jednoczenia opozycji, jednoczenia partii, czy tam utrzymywania jedności też obozu rządzącego po tej stronie, czy nawet takich outsiderów jak Konfederacja. To toczy się dlatego, że system Donta generuje nagrodę, która jest silna, ale nieprzemożna. To znaczy taką, z którą sobie można poradzić, ale jest kosztowne. To znaczy, że można próbować samodzielnie, to nie jest sytuacja beznadziejna, ale wiążą się z tym pewne koszty. Tak? Gdyby to było tak, jak jest w Senacie, albo gdyby to było tak, jak jest w Holandii, tak? Gdzie jest jeden okręg wyborczy na cały kraj i jest pełna proporcjonalność, to tych dyskusji o jedności w ogóle by nie było. To znaczy w takim sensie, że jak w Senacie nie ma o czym rozmawiać. Każdy kandydat inny niż z dwóch głównych bloków jest po prostu psujem. Jest kimś to, jakimś kingmakerem, czy też spoilerem, jak to się mówi w Stanach. Znaczy ktoś to taki pies ogrodnika, no sam nie zje, ale innemu nie da. To znaczy w takim sensie, że pytanie komu bardziej zaszkodzi. No, to jest tylko to jedyne pytanie w przypadku trzeciego kandydata, które się pojawia i tam
Kwestia zjednoczenia jest oczywista, tylko no, robi się to dość skomplikowane. W Holandii w ogóle jest tam no, z 10 partii, to się mnożą się tam jak króliki, to może nie, ale no, w każdym razie to jest scena polityczna jest znacznie mniej uporządkowana, negocjacje nad tworzeniem rządu trwają miesiącami i wszyscy uważają, że to już tak być musi. No, no tak się składa, po prostu nie ma impulsu na to, żeby partie się dogadywały przed wyborami, w związku z czym się muszą dogadywać po wyborach. No u nas jest tak, że toczymy dyskusję o jedności na miesiące przed wyborami, a później jak dochodzi do wyborów, to zwykle, przynajmniej w ostatnich, no po 2005 roku, nigdy nie było z tym żadnych problemów. To wszystko już było w miarę tam jakoś dogadane, w każdym razie nie było tak jak w Holandii. Więc są też pozytywne cechy, nie chciałbym tutaj tego wszystkiego wrzucać do jakiegoś czarnowictwa. Natomiast rzeczywiście problemem, który jest poważny, to są te relacje wewnątrz partii. Wydaje mi się, że te relacje pomiędzy partiami generalnie rzecz biorąc są całkiem okej, natomiast są w porządku, nie tworzą żadnych barier. Ta nagroda za integrację jest bardzo sensownie skonfigurowana. Przez przypadek, ale fajnie wyszło. Natomiast rzeczywiście to, co się zdarzyło, to wpasowanie tej rywalizacji wewnętrznej w naszą strukturę urbanizacyjną, w nasze wyobrażenia na temat reprezentacji i tak dalej, zachowania wyborców wreszcie są czymś, co prowadzi do tragicznych skutków. No na przykład ta kwestia jedynki. Teraz wiemy, dzięki eksperymentom prowadzonym przez największą partię w Polsce, prezes ma jakąś taką tendencję do eksperymentów społecznych, więc wiemy mniej więcej, jakie są tego efekty. Aż dwa takie eksperymenty zostały przeprowadzone w 2011 roku. Dwójka profesorów, jedna pani profesor z Warszawy, pan profesor z Lublina, zostali wyrzuceni na pierwsze miejsce, jedna osoba na pierwsze miejsce na liście w okręgu rzeszowskim, a druga osoba na drugie miejsce w okręgu przemyskim. No i ta osoba z pierwszego miejsca zdobyła mandat, pomimo tego, że praktycznie w każdym powiecie przegrała z lokalnym kandydatem, ale mniej więcej, jak się okazało, około 8% wyborców głosuje na jedynkę, nawet jeśli pierwszy raz o niej w ogóle słyszy, pochodzi o nas poza okręgu, nie ma żadnej rozpoznawalności medialnej i ma silnych konkurentów w każdym prawie z powiatów tworzących dany okręg wyborczy i da się zdobyć mandat. Natomiast prawda jest taka, że taki sam profesor w takich samych grubszych parametrach rzucony na drugie miejsce zdobył wyścigu 23. Trzecie miejsce w rankingu wyborców, został przeskoczony przez 21 innych kandydatów lokalnych, łącznie z tym z trzeciego miejsca od tyłu. Tak? To też go przeskoczył. No się okazało, że takich wyborców, którzy głosują na drugiego kandydata, nawet nic o nim nie wiedząc, to już po prostu nie ma. To znaczy, to już są czysto przypadkowe sytuacje. Więc to też są takie rzeczy, które ustawiają relacje pomiędzy partiami a całą resztą. Znaczy partia ma możliwość w polskim systemie wypromowania kompletnego spadochroniarza z zewnątrz, duża partia. No, o tym też trzeba pamiętać, w bezpiecznym okręgu. Ja, bo to jeszcze jeden eksperyment był przeprowadzony w okręgu w Kaliskim, też przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy też profesor Tymazem z Krakowa został rzucony na jedynkę, no ale tam było tak, że tych mandatów były tylko 3, no i się okazało, że on jednak był 4 w rankingu. To znaczy, że te kilka procent, które głosowało na pierwszego, nie wystarczyło, żeby zdobyć mandat w takim okręgu. No i teraz to mniej więcej wszyscy wiedzą, że jedynka to jest bonus. Jak się ktoś jest lokalnym kandydatem, no to jeszcze dwójka może mu jakoś trochę tam pomóc z powodów, o których jeszcze by dużo opowiadać, ale tak naprawdę spadochroniarzy się już na drugie miejsce nie wrzuca, bo to nie ma najmniejszego sensu. W kandydatku, no ci, którzy przyjmują jako spadochroniarze drugie miejsce, no to nie najlepiej świadczy o ich zdolnościach intelektualnych, w związku z czym to można spuścić milczenie na ich start, bo zwykle kończy się to tragicznie. No w każdym razie jest tak, że to wszyscy się już nauczyli tego systemu, robią różne podchody, różne układanki, różne strategie z tym wiążące się i to jest temat na naprawdę długą opowieść. A powiedział pan, że partia zdecydowała. A jaka jest rzeczywistość? Czy to partie decydują, czy wodzowie partii? No to jest właśnie, tu zaczynamy wchodzić w takie mroczne obszary jeśli chodzi o politykę, bo to jest tak, że po niemiecku prezes zarządu to jest Geschäftsführer, no i tak można żartować w Polsce, że prezesi partii to są tacy filerzy geszeftów, to znaczy to oczywiście, że oni mają tam jakąś istotną władzę, ale ta władza, no to jest trochę władza znajdywania równowagi pomiędzy koteriami. No i to jest tak, że jak ktoś nie ma swojej koterii,
i zalazł za skórę, no to to się go tam wtedy da, jak to się mówi ładnie w partiach, zczyścić. Ale generalnie rzecz biorąc, ta władza jest jednak ograniczona tym, że trzeba się jednak liczyć z tymi, którzy już mają jakąś swoją pozycję i zwykle odbywa się jakaś taka konfiguracja, żeby utrzymać równowagę. I no, czasami wychodzą z tego bardzo zabawne sytuacje. Kiedyś zawodowy doradca polityczny opowiadał mi, jak to pewna liderzy partii na poziomie regionalnym poprosili go o poradę, co zrobić, żeby nie zdobyć czwartego mandatu w okręgu. Tak, bo do tej pory partia miała trzy mandaty i się spodziewali, że w następnych wyborach będą mieć cztery. No i to jest pewien problem, ponieważ tak, spodziewałem się, że ten czwarty mandat to będzie miał kandydat z drugiej frakcji. Teraz jest dwóch jest z jednej frakcji, a jeden jest z wrogiej im frakcji. No oni mają przewagę i oni rządzą w tym okręgu. Tak, natomiast jak się będzie czterech posłów, no to będzie dwóch z jednej frakcji, dwóch z drugiej frakcji. No i trzeba się będzie podzielić władzą w okręgu, więc może lepiej nie mieć tego trzeciego mandatu, bo to wtedy nasze wpływy w okręgu się skończą. No więc to tak mniej więcej tak to taki przykład, jak to wszystko się układa. Także ta władza partii trochę zależy oczywiście od partii. No są takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, gdzie szef partii ma zdolność dekapitowania no prawie każdego. Tak to można powiedzieć, no zwłaszcza takiego, który gdzieś tam jakoś ma swoich poważnych wrogów wewnątrz, to takiego się da zrobić. No widać na przykład na przykładzie Kurskiego, że nawet jak komuś się bardzo wydaje, że naprawdę jest w ścisłym kierownictwie partii, jest szefem bardzo dużej instytucji, bardzo dużo robi szumu wokół siebie, to jednak no też się da go zdekapitować w polityce i no i nie wiemy, zobaczymy, czy będzie na tych listach, czy nie będzie, czy tam się zadowoli synekurą w Banku Światowym. Natomiast no, czy są takie partie, gdzie to się po prostu ustala demokratycznie. To jest mniej więcej prawie tak jak w Stanach w prawyborach, poza tym, że może nie aż tak radykalizm jest na tym promowany, że po prostu te rzeczy pochodzą z wyboru, te ustalenia pochodzą z wyboru. No takim przypadkiem jest w Polsce PSL. No i są takie, gdzie to tak się, no jest taki, tak powiem, lekko modyfikowana demokracja. To znaczy, jak jest okręg, jest bardzo dobrze skoncentrowany, ma wyraźnego lidera, no to wtedy tam się nie rzuca spadochroniarzy. A na przykład jak jest tak, jak Platforma Obywatelska w Krakowie, że jest kompletnie rozbita i skłócona, no to tutaj w każdych ostatnich wyborach na jedynkę w Krakowie był rzucany spadochroniarz z Warszawy przez centralę, no bo było wiadomo, że nie ma lokalnych mocnych oponentów, nie ma lokalnych graczy, nie trzeba się liczyć z głosem partyjnych dołów. Natomiast no, w innych miejscach, gdzie ta partia jest lepiej zorganizowana, no to tam kierownictwo z respektem podchodzi do lokalnego status quo, a tam, gdzie jest słabo, to lokalne status quo ignoruje. A jakby pan miał coś powiedzieć o pieniądzach, o funduszach, jak one wpływają na to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy? Na pewno to elementem stabilizującym polską politykę jest finansowanie partii, przy czym warto pamiętać, że tak, z jednej strony polskie partie są bardzo biedne na tle średniej europejskiej, więc one są bogate jak na nasze lokalne potrzeby, to znaczy na to, że możliwość zdobywania funduszy jest też trochę lokalnie, legalnie ograniczona. No widzimy to teraz, że jakie są te ograniczenia, no, ale też z drugiej strony warto pamiętać, że wszystkie te przypadki tam z Pcimia, tych wpłat na Krzaklewskiego i na Palikota, tych wszystkich dotacji od studentów po kilkadziesiąt tysięcy zgodne z limitem, to one wszystkie skończyły się jakimiś umorzeniami, to znaczy, że nasz wymiar sprawiedliwości ignoruje problemy związane z pojawiające się stąd, że część polityków po prostu ignoruje regulacje w sprawie funduszy. Więc to jest trochę tak, że tu pojawia się, jak to zwykle w Polsce, taka droga środka. To znaczy z jednej strony oczywiście są fundusze partyjne, później są fundusze legalne, indywidualne, później są fundusze nielegalne, te, które też się w polityce pojawiają, czy jakieś takie półlegalne, to też gdzieś. I to gdzieś pomiędzy tym jest jakaś łapana równowaga. To znaczy, to jest taka równowaga, w której uczciwi mają trochę gorzej, natomiast nieuczciwi mają
mają pewną przewagę, ale też ona nie jest taka, żeby się kompletnie nic nie dało z tym zrobić. No, ja pokazał przykład Kukiza. No też są, jak się pojawiają poważne emocje społeczne, jak jest ktoś, kto ma jakiś pomysł, żeby je zorganizować, jakąś bazę, to jest w stanie to przełamać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jest to czynnik stabilizujący i niespecjalnie zdrowy. Tutaj jest na pewno wiele do poprawienia, natomiast pytanie, jak zreformować wymiar sprawiedliwości w ten sposób, żeby po prostu nie ignorował takich sytuacji. No, taki skrajny przypadek był w 2011 roku, kiedy w Krakowie kandydat z 12 miejsca jednej z partii zawiesił całe miasto swoimi plakatami. Jak ktoś, policja się zainteresowała, gdzie ma na to fakturę, to zeznał, że jakiś złodziej altruista włamał się do jego biura wyborczego i ukradł plakaty i rozwiesił je na mieście. No i zamiast faceta skazać za składanie fałszywych zeznań, no bo przynajmniej za to, no to by się dało, no na to nie trzeba żadnego dowodu, no to wystarczy jeden z dowodów, sądkowy sędzia, który powiedział, że szanowny panie, po prostu za naigrywanie się z wymiaru sprawiedliwości, to po prostu pan dostaje 3 lata w zawieszeniu, bo są pewne granice, zeznania, w których no to się jednak składa pod przysięgą takie zeznania, to nie można opowiadać byle czego, ale nie, to w ogóle nikomu nie przeszkadza, nawet śmierć cywilna nie nastąpiła, bo po prostu no facet i tak przegrał te wybory, więc w sumie gdzieś funkcjonuje na marginesie. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A jakie są lekarstwa na te choroby, o których dzisiaj Pan mówi? I pytam też w kontekście prac parlamentarnego zespołu do spraw zmian ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną, gdzie na jednym ze spotkań ostatnich tego zespołu zaprezentował Pan projekt ordynacji proporcjonalno-lokalnej. To jest takie rozwiązanie, które gdzieś krąży od... No. Właśnie pracuję nad nim od ćwierć wieku, więc to już trochę ma, ale w czasie się zmieniało, to znaczy cały czas gromadząc doświadczenia, obserwując próby podejmowane w innych krajach, to jest trudna sprawa, jak pogodzić różne wyobrażenia, czy jak pogodzić taki personalny charakter polityki, czy równowagę pomiędzy liderem a oddolną, a dołami partyjnymi, a też obywatelami zwykłymi, jak pogodzić równowagę pomiędzy partiami, tak żeby to dążenie do integracji było, ale nie było znowuż takie za ostre, nie odbywało się w jakichś takich fałszywych nutach. Jak to się, to też można by dużo opowiadać, jak listy koalicyjne funkcjonują w naszym obecnym systemie wyborczym, bo to jest jeszcze jedna dodatkowa układanka. I w każdym razie wyszło z tego, że nie trzeba aż tak wiele w tej ordynacji zmieniać obecnej, żeby zrobić no jednak taką cichą rewolucję, to znaczy taką operację, która usunie te najbardziej zakażone tkanki, a zostawi to, co jest oswojone, co jest przewidywalne, co jakoś działa. I tutaj inspiracją jest system wyborczy w Baden-Württembergii, jednego z niemieckich landów, który jest taki trochę mniej obecny w świadomości, ale też doświadczenia z Słowenii, która ma ordynację proporcjonalną, zlokalizowaną w sensu stricte, tak to jest też nazywane, tutaj też znalazły zastosowanie, plus przestrogi z wielu krajów, które źle sobie skonfigurowały systemy mieszane, bo to jest duża sztuka i skończyło się potężnymi kryzysami politycznymi, które natychmiast spowodowały, że tą ordynację trzeba było wyrzucać. No, takie były doświadczenia Albanii, w Rumunii, gdzie pomysły, jak rozwiązać te wszystkie dylematy, nie okazały się udanymi. Lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Generalnie pomysł polega na tym, żeby zostawić obecne 41 okręgów, które są już oswojone, jakoś one odpowiadają też pewnym takim wspólnotom politycznym.
i następnie zejść jeden poziom niżej, to znaczy zamiast zostawić ten poziom, tak jest w tej chwili, wolną amerykankę pomiędzy kandydatami na takim poziomie, jako podstawę życia, realnego życia politycznego kraju, żeby każdy z tych okręgów podzielić na podokręgi w liczbie 230 i w każdym z takich podokręgów partia wystawiałaby jednego kandydata plus zastępcę, bo to jest bardzo ważny element, żeby... No, potrzebny gdzieś tam w szczegółach do systemu, żeby ten system się nie zawiesił. I następnie w takim okręgu, który będzie no, w uproszczeniu jednomandatowym, chociaż on jest bardziej jednokandydatowym, no, w takim sensie, takim podokręgu, następnie wyborcy, tak jak w okręgu jednomandatowym, głosują na jednego kandydata. Teraz listy, każda partia przedstawia swojego. Jest możliwość, i tu jest istotna zmiana dla tych wszystkich, dla których to jest ważne, jest możliwość kandydowania indywidualnie. To znaczy jest taki wentyl bezpieczeństwa dla trochę z myślą o dolnych inicjatywach. Dobrze, żeby partie czuły na plecach oddech tego typu inicjatyw, no, ale też trochę z myślą o tych wszystkich posłach, takich sobie panach, mewerikach, jakby to po Anglicy powiedzieli, takich indywidualistach, których partia może chcieć czyścić, jak to się ładnie w naszych partiach nazywa, czyli właśnie nie dopuścić do startu pod własnym szyldem, żeby oni byli w stanie rzucić wyzwanie partii w swoim własnym mateczniku, ale z pewnymi zabezpieczeniami co do patologii, które są tutaj możliwe i były ćwiczone w innych krajach. No i później reguła jest generalnie trochę jak w JOW-ach, a trochę jak w starym systemie i wydaje się, że to się da całkiem zgrabnie pogodzić. To znaczy, po pierwsze, zwycięzca, to jest zupełnie naturalne, dostaje mandat zawsze. To niezależnie od tego, niezależnie od progu wyborczych, od wszystkich innych rzeczy, ten, który jest najlepszy w podokręgu, dostaje mandat. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe mandaty, to one są dzielone na w poziomie okręgu, czyli tak jak do tej pory, na podstawie sumy głosów zdobytych przez kandydatów danej partii, tak jak do tej pory. No i tutaj zaczynamy wchodzić w miejsce do dyskusji, do równowagi, bo w takim najprostszym wariancie, gdyby to zrobić tak jak w Badeni, to byłoby tak, że dalej jest też jak w naszej ordynacji, czyli że ci wszyscy kandydaci z podokręgów, łącznie z ich zastępcami, tworzą jakby taką wirtualną listę, która nigdzie nie musi być drukowana, co najwyżej na plakatach. I następnie dzieje się na tej liście dokładnie to samo, co się dzieje na obecnej naszej liście, czyli sortuje się kandydatów wedle listy zdobytych głosów i przyznaje najlepszym kandydatom z tych partii, którym się należą mandaty w skali okręgu, te mandaty okręgowe, nazwijmy je w ten sposób, przyznaje się mandaty najlepszym kandydatom. To jest trochę tak jak w piłce nożnej, to wszyscy tam wiedzą, że są taka instytucja jak awans drugiego miejsca. Tak, gdzie w eliminacjach to bardzo często się dzieje, mistrzostw Europy czy mistrzostw świata, że zwycięzca grupy wchodzi zawsze, a drugi, no to już w zależności od tego, co się działo, ile powalczył, czy ile zdobył punktów i porównuje się to z drugimi w innych grupach. I to był bardzo podobny mechanizm, który razem tworzy dobrą zachętę dla partii. To znaczy założenie jest takie, że żaden kandydat partii nie walczy z kandydatem innej partii, znaczy swojej partii, tylko i wyłącznie z kandydatami innych partii. No, to jest kluczowe. I partii się opłaca wystawić po jednym kandydacie w każdym podokręgu, najlepszym, jaki jest możliwy. Ponieważ każdy taki kandydat pracuje z jednej strony na siebie, ale też na kolegów z sąsiednich podokręgów. To jest bardzo ważne, oni tworzą razem drużynę, która ciągnie do przodu. I dzięki temu też każdy kawałek takiego okręgu wyborczego w postaci każdego podokręgu ma co najmniej jednego posła. Nie ma już takiego problemu, że toczy się turniej miast pomiędzy poszczególnymi powiatami, kto wprowadzi swojego posła na listę i to na tej zasadzie ten turniej się zwykle w Polsce odbywa, żeby nie głosować na jedynkę, tylko głosować na kandydata, na lokalsa. I tak zresztą w ogóle przeprowadzi w Polsce kampanię wyborczą, że jakby najważniejsze z punktu widzenia kandydatów z poszczególnych powiatów ziemskich przepraszam, jest to, żeby przekonać swoich sąsiadów, żeby nie głosowali na kandydata z pierwszego miejsca na liście, choćby był bardzo znanym politykiem z telewizji, tylko żeby głosować na siebie. Rekordzistą Polski jest tutaj pan Zbigniew Chmielowiec z Prawa i Sprawiedliwości w okręgu w powiecie kolbuszowskim.
który w tym powiecie zdobył 250 razy więcej głosów niż kandydatka z pierwszego miejsca na liście. To jest taki no, sukces na żadnym powiecie, nic takiego się nie zdarzyło. I to rzeczywiście takie wyciskanie swojego powiatu, żeby powiat głosował na mnie, a nie na kogokolwiek innego, w szczególności nie na kandydata pierwszego miejsca na liście, to tego tutaj by nie było. Taka dyscyplina sportu w ogóle zostałaby wyeliminowana. Natomiast jest pytanie, co zrobić z takimi kandydatami o szerszym działaniu, też w mniejszych partiach. Tutaj jest pytanie takie, czy nie zrobić czegoś takiego zainspirowanego systemem japońskim, mieszanym, to znaczy takim, że jest możliwość też wskazywania takich kandydatów okręgowych, to znaczy takich kandydatów, którzy nie muszą ich przypisanego pod okręgu to być albo nie być, nie będzie zależeć od ich podokręgu, tylko będą oddziaływać na cały okręg, będą brać pierwszy mandat okręgowy. Dlaczego to jest ważne? To nie jest coś, co jest istotnym elementem systemu, ale wartym rozwagi. No bo to pojawia się takie pytanie, czy minister obrony i minister zdrowia, jak na koniec kadencji będą kandydować, czy oni muszą mieć swój okręg wyborczy? To jest taki mały podokręg, jeden powiat, od którego będzie zależeć ich polityczne być albo nie być. No bo można powiedzieć, że tak, niech się starają, niech będą blisko ludzi, no ale wiedzą Państwo, no to jest trochę tak, że taki minister zdrowia, to on się będzie przede wszystkim troszczył o to, żeby szpital w jego powiecie no, był jak najlepszy, to znaczy w takim sensie, żeby miał najlepszy dostęp do centralnych funduszy, żeby tam szły inwestycje, to, że minister obrony, no co może najlepsze robić, żeby powiększyć swoje szanse? No zrobić tam garnizon w swoim mieście, w swoim okręgu i wtedy to rzeczywiście szanse jego na zwycięstwo będą rosły. A na pewno rzecz, której mu absolutnie nie wolno zrobić, to jest likwidacja garnizonu w swoim mieście, choćby to było absolutnie racjonalne. Choćby to było tak, że to jest gdzieś właśnie garnizon przy zachodniej granicy Polski i w zasadzie jest dziedzictwem po Układzie Warszawskim i w różnych innych tego typu motywacjach, ale nie można go zlikwidować. Dlatego, że to oczywiście obniży szanse na reelekcję posła ministra. A jak pan ocenia możliwości wprowadzenia takiej zmiany w polskim prawie wyborczym? Na ile pana intuicja podpowiada, jest szansa na wolę polityczną w tym zakresie? No tutaj trochę oczywiście chcieństwo zaburza moją percepcję, ale wydaje mi się, że to jest racjonalne, dlatego że po pierwsze nie jest wymierzone w żadną partię, znaczy nie zmienia równowagi pomiędzy partiami, czyści relacje w partiach. Te relacje są kłopotliwe dla wszystkich partii, wszyscy mają coraz lepszą świadomość tego, co się dzieje. No to, co się zdarzyło teraz w Zjednoczonej Prawicy i z Porozumieniem i Solidarną Polską, no to widać, czym to się kończy. To jest tak, że te partie po prostu opanowały to, jak działa ten system, zbudowały swoje poparcie, swoją bazę tych rdzeń, tych swoich posłów w opozycji do całego ugrupowania właśnie dzięki rywalizacji na liście. To jest trochę dłuższa opowieść, jak do tego dochodzi, ale w każdym razie no wszyscy wiedzą, że to jest pewien kłopot. To układanie listy dla wielu posłów, szczególnie tych bardziej szlachetnie motywowanych, to jest jednak bardzo bolesny moment. To słyszałem to już z wielu ust, z różnych partii, że kampania wyborcza to jest najgorszy czas w całej polityce. A układanie list to jest w ogóle koszmar. No, że to się pięciu ludzi się zrazi, a po prostu jednemu dogodzi. No i to jest tak, że to zresztą też i Kaczyński to powtarzał nawet, że wszyscy wiedzą, że największym przeciwnikiem jest kolega z listy. No ale ja to tłumaczę posłom w ten sposób, od tam już czasów prac nad kodeksem wyborczym, czyli już dobrą ponad dekadę temu, że to no ja siedzę na brzegu tego szamba. Ja, oni w nim siedzą w środku i ja im mogę powiedzieć, jak to można trochę by oczyścić. To jest ten, ale ja też mogę do emerytury opisywać, jak to się dzieje, bo to już mam opanowane. Napiszę drugą część do swojej książki z dnia wyboru, po tym realne decyzje, mam to zaplanowane, mogę znowu to przerobić, to analizować kolejne cykle wyborcze, jak te zawody szambonurków tam wyglądały. No, to
Ja jestem w stanie z tym żyć, jako z punktu widzenia zawodowego. Ja nie muszę się niczego nowego uczyć i wszystko już mam opanowane. Natomiast oczywiście jako obywatela mnie to bardzo, bardzo boli, że to tak wygląda. Widzę te wszystkie frakcje, koterie, niuanse, to można by długo opowiadać, jak to się dzieje, to liczenie szabel, to koncentrację na tych sprawach wewnętrznych, na kuluarach, na podchodach i z jednej strony centralizację, z drugiej strony podgryzanie tych wszystkich, którzy są tam przysyłani z centrali jako nowi namiestnicy. No to są wszystko rzeczy, które da się zaobserwować i można próbować je wyczyścić. Gdyby tak było zaraz po wyborach. Być może się tu zdarzy coś takiego, że jak w Nowej Zelandii, gdzie wprowadzano system, wydaje mi się, trochę gorzej skonfigurowany niż ta propozycja, no ale zawsze. No, wtedy były też pierwsze doświadczenia z mieszanym systemem wyborczym, gdzie po prostu te partie na złość sobie wprowadziły. To znaczy w takim sensie, że dwie partie, które absolutnie nie byłyby dzisiaj to widać, bo nawet doprowadziły do referendum, żeby cofnąć tamtą zmianę. Te dwie główne partie, ale obywatele Nowej Zelandii nie byli tacy głupi. To znaczy na co dzień, tak powiem, wspierają te dwie partie, dają im przytłaczającą większość, mają te na spółkę. Nie? Ale rozwiązania, które popierały w referendum w sprawie zmiany ordynacji, zostały odrzucone i zostało zachowane status quo, bo to jest rzecz, która była zmianą na korzyść nowozelandzkich obywateli, a doszło do niej właśnie dlatego, że przez takie przekomarzanie się z złośliwości i próby wyjścia później ze złożonych obietnic, no to okej, no to przygotujemy raport, no to później następna kadencja, no co z tym raportem, to może byście go opublikowali, to może byście wyrobili jakieś wnioski, no chyba to zrobimy referendum w tej sprawie, no i później się okazało, że to referendum zostało wygrane przez zwolenników zmiany i partie, chociaż obydwie bardzo nie chciały wprowadzać tej zmiany, musiały to zrobić. To jak pan opowiada, przypominają mi się różne sytuacje z kampanii obywatelskiej, którą prowadzimy od 2012 roku jako Instytut Spraw Obywatelskich. Kampanii Obywatele Decydują. Tam w tej kampanii próbujemy przekonać partie, wodzów partyjnych do tego, żeby ułatwić obywatelom składanie obywatelskich projektów ustaw, chociażby poprzez podpis, dodanie oprócz podpisu papierowego też możliwości podpisania się pod obywatelską ustawą w formie internetowej. Ja przypomnę słuchaczom, 100 tysięcy dzisiaj podpisów trzeba zebrać, no i jest to trudne oddolnie, bez koneksji jakichś partyjnych, kościelnych czy biznesowych. No i przez te 10 lat właściwie minęło i kolejne rządy nie bardzo są zainteresowane, żeby taką zmianę wprowadzić, ułatwić właśnie Polkom i Polakom składanie obywatelskich ustaw, no i żeby one nie trafiały do sejmowego kosza lub sejmowej zamrażarki. Ciekaw jestem, jak pan skomentuje taką sytuację. No to jest oczywiście trudna sprawa, no wiadomo, że to jest element władzy, to znaczy chce się im wyrwać władzę, no to oni raczej nie są tacy chętni, żeby ją oddawać. Warto też pamiętać, że doświadczenia na przykład takich krajów jak Szwajcaria, gdzie te referenda i takie oddolne zaangażowanie jest formalnie rzecz biorąc bardzo popularne, jednak są też takie, że bardzo często tego typu inicjatywy, tak przynajmniej w kuluarach, ten szwajcarski profesor mi to wyjaśniał, jak to się dzieje, że na początku to były owszem takie inicjatywy obywatelskie, ale później się okazało, że to partie polityczne, które są przegrane, wykorzystują tego typu narzędzia, żeby trochę tam wbijać klin pomiędzy te partie, które akurat mają większość i są przeciwko temu, znaczy wrzucać takie tematy niewygodne w tej sprawie. Oczywiście czasami to jest bardzo dobrze, no tak jak referendum w sprawie organizacji olimpiady w Krakowie, który też był pełen konsens w Radzie Miejskiej, w ogóle wszystkie siły polityczne były zachwycone, tylko się nagle okazało, że jednak obywatele tego nie chcą, że uważają to za marnowanie pieniędzy i niepotrzebne zamieszanie. Także tutaj jest to takie narzędzie, które jest pomocne, choć warto pamiętać też o tym, że może być wykorzystane wbrew intencjom samych inicjatorów takiego rozwiązania. No, ale po prostu trzeba próbować. Ja w każdym razie kiedyś pracując przed ćwierć wieku, jeszcze w poprzednim tysiącleciu w każdym razie w Urzędzie Miasta Krakowa, ułożyłem sobie przysłowie pod tytułem groch drąży ścianę.
politykę i to jest jako taka forma, może nie najłatwiejsza, ale jednak zachęty. No dobrze, to panie profesorze, ostatnie pytanie. Czego obywatele powinni żądać od polityków, a czego wymagać od siebie w tych tematach, o których dzisiaj rozmawiamy? Tak, no na pewno elementem naszej kultury jest sceptycyzm w stosunku do władzy. Zwykłem mówić, że politycy są jak krowy, jak się ich spuści z oka, zaraz idą w szkodę. I po prostu obywatele muszą być przygotowani na to, że są zaangażowani. Czego powinni wymagać? Przede wszystkim tego, żeby te reguły zaangażowania obywateli były w miarę czytelne i żeby się ich nie dało wprowadzać na manowce. Znaczy, żeby się nie dało ich kanalizować tej aktywności w jakieś zupełnie absurdalne działania. Warto byłoby zabiegać o to, żeby obywateli wciągnąć w taką permanentną demokrację wewnętrzną, to znaczy w taki duży program lojalnościowy, żeby partie zaczęły coś takiego robić. Zaczęły się pojawiać takie sygnały, pierwsze związane z aplikacją. Mówisz, że obywatele teraz, jak robią jakiekolwiek zakupy w sklepie internetowym czy w różnych innych miejscach, no to są te elementy gromadzenia punktów, nagradzania różnej aktywności, to partie mogłyby zrobić dokładnie to samo ze swoimi posłami, tylko tak, żeby to właśnie nagradzało kontakt z obywatelami, żeby każde działanie, każda inicjatywa, każde spotkanie było odnotowywane i tworzyło takie punkty i później jak się decyduje, kto jest kandydatem, a kto nie jest kandydatem, no to każdy pokazuje swój zapis tego, co udało mu się zrobić. I to nie polega na tym, że upchnął w spółce Skarbu Państwa pociotka lidera, który nigdzie się nie potrafił zatrudnić, tylko że zorganizował debatę o ważnych sprawach, zorganizował akcje obywatelskie i tym podobne działania. Więc wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok. Jest tutaj teraz bardzo wiele możliwości technicznych, żeby coś takiego zrobić, znaczy informatycznych, wiele narzędzi, doświadczeń ludzi, które mają w tej sprawie i dobrze byłoby, żeby takie przyzwyczajenia o oddolnym zaangażowaniu w cudzą aktywność, żeby to nakręcało taką aktywność, żeby one były tym, czego wyborcy będą na początek wymagali od polityków, a wtedy już będzie tak, że może się znaleźć to jakaś masa krytyczna nakręcenie. Oczywiście trzeba bardzo uważać, bo tak jak pokazują doświadczenia amerykańskich prawyborów, które wraz z wojnami kulturowymi się kompletnie wyrodziły i stały się miejscem, gdzie radykałowie obydwu obozów wycinają umiarkowanych polityków. A to jest to doświadczenie z ostatniej dekady i coś, co kiedyś było bardzo ważną formą kontaktu z obywatelami, z aktywnymi obywatelami, no teraz jest dużym obciążeniem dla obywateli, znaczy dla amerykańskiej demokracji. Dobrze byłoby też, żeby obywatele ci świadomi troszczyli się o to, żeby politycy się nie koncentrowali na, znaczy w ogóle, żeby nie wchodzili na Twittera, żeby nie koncentrowali się na zaspokajaniu tych takich politycznych harcowników, takich homo affectus, takich osób oszczędnych poznawczo, ale szczodrych emocjonalnie, a których wykrzyczenie swojej niechęci do drugiej strony jest jedynym, czego oczekują od polityków. Tylko żeby włożyli jak najwięcej wysiłków w takich obywateli, których może nie słychać tak od razu, ale którzy są też istotą, przeważają szale, to znaczy ci, którzy zmieniają zdanie, raczej słuchają niż krzyczą. I warto, żeby te wszystkie działania polityków były otwarte właśnie na takich spokojniejszych, racjonalniejszych, mniej napalonych obywateli. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Jarosław Flis, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Złudzenia wyboru. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Ja pięknie dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.